Piłkarze KP Starogard, mecząc w Dom w Świecie, zainaugurowali rundę rewanżową w rozgrywkach trzeciej ligi. Podopieczni Łukasza Kowalskiego, którzy jesienią pobili dużo niepotrzebnych punktów, od pierwszych minut dominowali na boisku. W siódmej minucie gospodarze mogli objąć prowadzenie, jednak doskonałej okazji nie wykorzystał Dawid Rytlewski. Po chwili ponownie było gorąco pod bramką w dy. Starogardzianie nie zwalniali tempa i tworzyli kolejne okazje do strzelenia w gola. Jałozielonobiali przeprowadzali składne akcje, które mogły podobać się kibicom. Jedną z nich niebezpiecznym strzałem zakończył Wojciech Zyska. Podopieczni Łukasza Kowalskiego raz za razem zagrażali bramce gości, którzy zostali zepchnięci do defensywy. Piłkarze z Świecia zagrozili gospodarzom dopiero w 34 minucie. 7 minut później po rzucie rożnym doskonałą okazję zmarnował Kasper Łazaj. Starogardzcy kibice mogli się cieszyć dopiero w 56 minucie, kiedy to Dawid Rytlewski z bliska pokonał bramkarza w dy. Gospodarze postanowili pójść za ciosem. W 65 minucie było już 2-0. Akcję KP zainicjował i zakończył celnym strzałem ponownie Rytlewski. 2 minuty później mogło być 3-0, ale Kasper Łazaj strzelił wprost bramkarza gości. Wda tylko sporadycznie zagrażała bramce strzeżonej przez Łukasza Zapałem. W 85 minucie rywale ze Świecia wykorzystali ospałość w obronie gospodarzy i po strzale Bartosza Czerwińskiego zdobyli kontaktowego gola. Radość gości nie trwała zbyt długo, gdyż minutę później Rytlewski zdobył swoją trzecią bramkę w tym meczu. Trzecią bramkę dla naszego zespołu. Wynik spotkania nie uległ już zmianie i klub piłkarski Starogard po dobrej grze pokonał w derbach Kociewia w Dęb Świecie 3-1.